So in Kali Yuga, the pillars of spirituality, they are broken down. W Kali Yudze podstawy duchowości są niszczone. If you want to make a building, jeżeli chcesz zbudować budynek, isn't it? What do you need? Co potrzebujesz? Pillars, isn't it? Podstawy, kolumny. Without the pillars, you cannot sustain anything. Bez kolumn nie jesteś w stanie nic utrzymać. No, in spirituality works the same. W duchowości działa to tak samo. You need pillars. Potrzebne są kolumny, podstawy. Of character. Charakteru. Because whatever we think, wiesz, cokolwiek myślimy, transform into words. Transformowane jest w słowa. Of words into actions. Słowa na czyny. Our actions into habits. Czyny na nawyki. And our habits into character. A nawyki w charakter. What we are, what we do, etc. Czym jesteśmy, co robimy i tak dalej. So, we have to control our mind. Musimy kontrolować nasz umysł. To be able to control the habits. Aby być w stanie kontrolować nasze przyzwyczajenia, like nawyki. Mana means mind. Tak jak mówiłem, mana znaczy umysł. Bad habits called manias. Złe nawyki to mania. Bad habits of the mind. Złe nawyki umysłu. So in our tradition, the most important for control the mind is man tra. W naszej tradycji najlepszym sposobem kontrolowania nawyków jest mantra. Tra means to transcend. Tra znaczy transcendencja. To travel, to cross over. Podróż, przekroczenie. Cross beyond the mind. Przejście ponad umysł. So it's very important step that everybody has to give. Jest to ważny krok, który osoba musi zrobić. We all have to go beyond the mental platform. Należy wznieść się ponad mentalną platformę. Otherwise we get stuck in the lower part of us. W przeciwnym razie zatrzymamy się w niższej części naszej egzystencji. So mantra is a sound vibration. Mantra jest wibracją dźwiękową. They help us to go beyond the mental platform. Która pomaga nam się wznieść ponad mentalną platformę. So, let's go back into these pillars. Więc przejdźmy do tych kolumn, podstaw. The Vedas explained that without these four pillars, Wedy wyjaśniają, że bez tych czterech you podstaw, cannot make any substantial progress. Nie możemy zrobić żadnego znacznego mentally, postępu. Ani duchowego, ani umysłowego, ani materialnego. One of them is purity. Niech jest czystość. Purification. Oczyszczenie. We have to purify our existence. Trzeba oczyścić swoją egzystencję. The other one is innym jest austerity. Wyrzeczenie. Or be able to sacrifice something for spiritual development. Być w stanie poświęcić coś dla duchowego rozwoju. The other one is obviously compassion. I kolejny to oczywiście współczucie. Not tolerate the sufferings of others. Czyli nie tolerowanie cierpienia innych. And the last one is truthfulness. I ostatni to prawdomówność. So these four pillars make the platforms where we create our spiritual life. I te, na tych czterech podstawach możemy zbudować platformy naszego życia duchowego. Now this is individually, in a family basis, and also in a community, a country, etc. Indywidualnie, biorąc pod uwagę rodzinę, jak również całe społeczeństwo i tak dalej. So, there is four activities that destroy each one of these. Są cztery czynności, które niszczą każdą z tych rzeczy. When you lose your faith, kiedy tracisz wiarę, in something superior, coś wyższego, that is providing, maintaining, etc., co dostarcza i utrzymuje, and you put your faith in luck, i zaczynasz ufać tylko szczęściu, fortunie, just in luck, just in casuality, szczęście czy nie, po prostu, then we fall into what's called gambling with our life. Wpadamy w taką ruletkę naszego życia, w hazard. Gambling. Lotteries, casinos. Hazard, loterie, kasyna. Also, in business-wise, people put the money również here and there. W biznesie ludzie inwestują maybe this tu, gonna tam, grow, I'm gonna make może to wzrośnie, money there. Może tam. No faith in God, just in gambling. Bez wiary w Boga, tylko hazard. So then we lose truthfulness. Stracimy prawdomówność. Why? Because for winning, we can lie. Dlaczego? Dlatego, że dla zwycięstwa możemy skłamać. Why there is a referee in a football game?
Dlaczego mamy sędziego w meczu piłkarskim? Because the players would lie. Ponieważ gracze będą kłamać, żeby wygrać. Sometimes you see that someone gets kicked in the mouth. Czasami widzimy, że ktoś kogoś half of the shoe disappear in the mouth of the player. Połowa buta zniknęła w ustach. And still the other one says, what? A drugi mówi, co ja nic nie zrobiłem. You don't want to accept. Nie chcę przyjąć. Put the hand the same. Ktoś podnosi rękę, to samo. In any game there is a referee. W każdej grze jest sędzia. Because for gambling we become untruthful. Jesteśmy nieprawdomówni. The desire to win. Mamy pragnienie zwycięstwa. This can be even in a relationship. Nawet tak może być w związkach. The desire to win an argument. Pragnienie zwycięstwa w kłótni. We will not accept our mistakes. Kiedy nie przyjmiemy naszego błędu. So truthfulness goes out the window. Prawdomówność zostaje wyrzucona przez okno. Then when you have compassion means not tolerating pain in anybody, czyli nie tolerowanie bólu innych, goes away with meat eating. Znika poprzez jedzenie mięsa. If you have to eat meat, you cannot obtain it from the trees. You have to obtain it by cruelty, violence. Jeżeli chcesz uzyskać mięso, ono nie rośnie na drzewach, je trzeba uzyskać przez przemoc, prześladowanie, zniewolenie, mistreatment, złe traktowanie. What is the difference between? Jaka jest różnica pomiędzy the concentration camps, koncentracyjnym obozem, and the Holocaust, Holocaustem, and what's happening now to the animals, a tym, co się dzieje teraz ze zwierzętami? These factory farms, te farmy produkcyjne. No more land, no more grass. Nie ma więcej ziemi, trawy. Just very small jails. Tylko bardzo niemalutkie więzienia. They are fed artificial food. Sztucznie karmieni. Even with the remnants of their own. Nawet like cows, now they are cannibal. Pozostałości z rzezi innych zwierząt. Teraz same krowy stają się kanibalami. The same chickens, they are cannibals. Nie, kurczaki też stają się kanibalami. Because they don't want to waste the dead animals, they just mix it with their food. Gdyż nie chcą oni zmarnować martwych zwierząt, mieszają to z jedzeniem. It's all money. Wszystko pieniądze. So this is what is the difference. This is an holocaust. Różnica, to jest holocaust. By force, people is by force mistreated. Siłą są zmuszani. This makes sense? Czy to ma sens? So we have to change that. Należy to zmienić. Mięso. Destroys compassion. Niszczy współczucie. Then austerity. I wyrzeczenie. Is the ability to do some sacrifices for spiritual development. Umiejętnością pewnej ofiary w celu duchowego postępu. It's like now we come here at 7 o'clock we have to wake up, then we go at night at 12:30, 1 o'clock. Tak jak teraz przyjeżdżamy tutaj o 7 trzeba wstać, wracamy o 22, 23 o północy. I stand here for 10 hours. Stoję tutaj przez 10 godzin. No breaks for food. Nie mam przerwy na jedzenie. I just don't want to waste the opportunity to communicate. Nie chcę zmarnować możliwości komunikacji. So for me it's an austerity that I offer to Vishnu. Dla mnie jest to wyrzeczeniem, które ofiarowuję Vishnu. I offer it to Krishna. Ofiaruję to Krishnie. Serving you. Służąc Wam. So if I'm intoxicated, jeżeli jestem zaintoksykowany, I cannot do any austerity. Wtedy nie mogę wykonać żadnego wyrzeczenia. So intoxication destroys austerity. Więc intoksykacja niszczy wyrzeczenie. And purity i czystość is destroyed with illicit sex. Zniszczona przez nielegalny seks. Illegalny will be when the other person don't want. Czyli kiedy osoba tego nie chce. But also illicit means when you're just getting sex without permit. Oznacza to seks bez pozwolenia. This nature is controlled by someone else. Ta natura kontrolowana jest przez kogoś innego. And each living entity belongs to someone else. Każda żywa istota należy do kogoś innego. We have heard we are all sons of God. Słyszeliśmy, że wszyscy jesteśmy synami, córkami Boga, braćmi, siostrami. So if you wanna take a sister, jeżeli chcesz zabrać siostrę, and marry her, poślubić ją, you wanna take a living entity, chcesz zabrać żywą istotę, and protect her, i chronić ją, make sure that she has all her needs covered, upewnić ją, że wszystkie jej potrzeby są zabezpieczone, help her in happiness and distress, w szczęściu, nieszczęściu, health, zdrowiu, sickness, chorobie, and when it's money or not,
co jest pieniądze, czy nie, będziesz tam dla niej. You're gonna give her the opportunity that she practices spirituality. Możliwość praktyki duchowości. So then you can take her. Wtedy możesz ją zabrać. And you don't have karma. Wtedy nie masz karmy. The same, a woman if you want to take a man. To jeżeli kobieta chce przyjąć mężczyznę, to assist him, żeby mu asystować, has to help him, pomagać, has to protect him, musi chronić go. So it's just natural. To naturalne. Then you come to an altar. I odbywa się to na ołtarzu. Alt means and top, arriba, top. Alt znaczy szczyt. And tara means to transcend. Tara znaczy altra. Transcendencja, przejść ponad. So when you do, when you offer anything in an altar, you transcend your materialistic nature. To przechodzisz przez swoją materialistyczną naturę, przekraczasz ją. So you are offering to something higher. Oferujesz to czemuś wyższemu. So the altar is not so the family members come, or the priest. Ołtarz nie jest tylko miejscem, gdzie przychodzą członkowie rodziny i kapła. No, you are offering to God. Ofiarujesz to Bogu. And you're promising. I obiecujesz. And you have witnesses. I masz świadków. And if you complete this duty, jeżeli wykonasz te obowiązki, you may be even free for yourself from the cycle of birth and death. Możesz się uwolnić od cyklu narodzin i śmierci. You see, for cool, the sunglasses fly off. This was very funny. You didn't saw it. I always see these things. Four kids enter. Czterech chłopaków weszło. One with sunglasses. Jeden w okularach słonecznych. When they came, they saw this sign. Kiedy przyszli, zobaczyli ten znak. So they all went underneath and they sang. Schylili się pod nim i stanęli. So the three, they were getting very interested. Więc trzech się bardzo zainteresowało. They already start looking where they can sit. Zaczęli szukać miejsca do siedzenia. But the other one with the glasses said, no, ale ten w okularach mówi, nie, idziemy stąd. He turned and forgot the sign. Odwrócił się i zapomniał so o znaku. All his glasses were flying. Z jego okulary aż poleciały. What this means? Co to znaczy? We play fool of ourselves. Gramy trying głupców, to be cool. Próbując być w porządku. And it's so much more reality that we should embrace. Jest większa rzeczywistość, którą należy so objąć. Enjoyment of just looking for males and females. Więc zadowolenie, poszukiwanie kobiet, without mężczyzn. Without a compromise from yourself. Nie, bez kompromisu z naszej strony. That's illicit sex. To jest seks nielegalny, niepolecany. This brings reactions. Prowadzą reakcje. So it's better to already have a partner. Lepiej mieć partnera. And with a partner, make a commitment. I poświęcić się temu partnerowi. You all have parents. Wszyscy macie rodziców. You have a home. Dom. Że? Prawda? Now just imagine children that are born without home, without father, without mother. Wyobraźcie sobie dzieci, które rodzą się bez domu, bez braci, bez sióstr, bez ojca, bez matki. Appear in this world for a night of passion. Którzy pojawiają się w tym świecie z powodu nocy pełnej pasji. This happens now all the time. To ma miejsce cały czas. That's Kali Yuga. To jest Kali Yuga. Everything gets destroyed. Wszystko jest niszczone. Even the most simple things like family. Nawet najprostsze rzeczy jak życie rodzinne. And compulsion, desire becomes important. I nasze pragnienie staje się najważniejsze. So these four pillars. Więc te cztery podstawy. It's very easy to follow. Bardzo łatwo przestrzegać ich. Bez jedzenia mięsa. No intoxication. Bez intoksykacji. No gambling. Bez hazardu. No illicit sex. Bez seksu nielegalnego. It's not saying no sex. Nie mówi to, że bez seksu. It's just no illicit sex. Po prostu unikamy nielegalnego seksu. It's not saying no drinking. Nie mówi to o niepiciu. Just leave the alcohol for the machines. Po prostu zostaw alkohol dla maszyny. It's not for the body. Nie jest dla ciała. Because we damage the brain. Gdyż niszczy mózg. And because the brain is not yours. Ponieważ mózg nie jest twój. Brings karma. To wiąże się z karmą. You may think this is my body. Możesz pomyśleć, to jest moje ciało. But it's not. It's just a gift of nature, so you can use it. Abyś mógł go wykorzystać. So this is very important to understand. To jest without ważne these four, tego. Bez tych czterech, we are not even in the human platform. Nie jesteśmy nawet na ludzkiej platformie. That's why you see in this world so many inhuman activities. Dlatego się mówi o nieludzkich czynnościach.
We see it in television all the time. Widzimy to w telewizji cały czas. Inhumane. Niehumanitarne. Is it? Prawda? But we should not be part of it. We have to make a change. Powinniśmy być częścią tego, należy zmienić to. This makes sense? Czy to ma sens? Now, apart from these three planets. Poza tymi trzema planetami. In Kali Yuga, the people just want Venus. W Kali Yudze ludzie chcą Venus. Venus is what everybody is into. Venus jest tym, co wszystkich interesuje. Artistics, balance, artystyczne zrównoważone, enjoyment, zadowolenie, affection, czucie, love, miłość, luxuries, luksusy, soothing nature, spokojna natura, elegance, elegancja, symmetry, symetria, effortless, bezwysiłkowość, balance of the extremes, balans w ekstremach, beauty, piękno, health, zdrowie, and wealth, bogactwo. Everybody's looking for this. Każdy szuka tego. But the opposite of Venus is addiction. Przeciwieństwo Wenus to uzależnienie. Obsession. Obsesja. Infatuation. Zadłużenie. Over the opposite sex. Płcią przeciwną. Jealousy. Zazdrość. Balance. You know what is this mantra? Wiecie, czym jest ta mantra? Very simple. Bardzo prosta. Controlling the mind. Kontrola umysłu. And it's recommended in the Vedas as the best way. Polecana jest w Vedach jako najlepszy sposób. To become happy. Bycia szczęśliwym. By controlling our mind. Przez kontrolę umysłu. So that's why in this movement makes all this effort just to bring you the mantra, and so you can take advantage and take it with you. Cały ten ruch robi ten wysiłek, aby przekazać wam tą mantrę. You can say Vedic system doesn't have desire to transform Christians into Hindus. That's not the idea. Ten wedyjski system nie ma pragnienia zmienienia chrześcijan w Hindusów, nie jest to jego ideą. No, you're already very good where you are. Już jesteście dobrzy w tym, czym jesteście. Just have to keep climbing more. Teraz trzeba tylko wspinać się There's wyżej. Much more to go. Dużo więcej do przejścia. Now a spiritual path. Na ścieżce duchowej. Because only two directions. Są tylko dwa kierunki. Or you go up or you go down. Żeby zejść w dół lub w górę. And in the middle we don't stay. W środku nie zostajemy. It's like you cannot leave this pencil in the air. Tak jak nie można utrzymać tego flamastra w powietrzu. Upadnie. Unless Adam comes and pull it up. Chyba, że Adam przyjdzie i podniesie. Adam in Sanskrit means the beginning. Adam w sanskrycie znaczy początek. That's why Adam and Eve. Dlatego był Adam i Ewa. Supposed to be the beginning. Miał to być początek. Within the material world. W materialnym świecie. Before they came, there already was a paradise. Zanim się pojawili, już istniał raj. And the paradise was fruits and flowers. W raju były owoce, kwiaty. So it was masculine and feminine. Męskie i żeńskie. So exists an eternal world. Istnieje wieczny świat. But we should be hankered to reach. Powinniśmy chcieć go dosięgnąć. So these pleasures, te przyjemności, like Venus give, które daje Venus, are just a reflection, są po prostu odbiciem, of what you can obtain in a perfect situation. Tego, co możesz otrzymać w doskonałej sytuacji. It's like Woodstock. Jak Woodstock. It's not the perfect situation. Nie jest doskonałą sytuacją. How you sleep yesterday? You all sleep well? Jak spaliście wczoraj, dobrze? Yes. Tak. You were so drunk. Very good. Aś tak pijana, bardzo dobrze. Very tiresome. Bardzo męczące. But not for everybody. Nie dla wszystkich. There is mosquitoes. Są komary. Hard ground. People who's talking around. Ludzie, którzy mówią dookoła nas. They don't respect if you're sleeping or not. Nie obchodzi ich to, czy śpimy, czy nie. You will be able to live here a year long in these conditions? Bylibyście w stanie mieszkać w tych warunkach przez rok? No. So it's not the perfect situation. Więc nie jest to doskonała sytuacja. The same as this whole material world, especially Kali Yuga. Cały ten materialny świat, a szczególnie Kali Yuga. It's not the perfect place. Nie jest doskonałym miejscem. You have the choice to take the train and go back to Warsaw or Krakow. Macie wybór, możecie wsiąść do pociągu, wrócić do Krakowa, Warszawy. To your clean bed.
swojego czystego łóżka. But where is our chance? A jaka jest nasza szansa?